Siemaneczko, w 37 części Let's Play Lobos. Coś robiłem między odcinkami? Nie, w sumie nic takiego. Dobra, porozmawiajmy z tutaj wojowniczką Xen. Tak, w sprawie tych owadów. Słyszałem, że macie problemy z owadami. Mogę stworzyć kremy przeciw insektom. Pewnie. Ale obawiam się, że braknie mi składników. Zdecydowanie. Gdyby to działało, to już dawno sama bym to zrobiła. Poznałem recepturę na specjalny krem, z którego korzystają elitarni żołnierze. I to na bagna. Specyfik zdaje się działać. Co to za receptura? Sama zobacz. Zrób kilka sztuk tego kremu, to sprawdzimy, czy działa. Wosk powinieneś znaleźć w magazynie przy jeziorze. W ostateczności mam parę sztuk w domu, ale nie życzę sobie, żebyś tam zabił. Nie? Będę potrzebować stołu alchemicznego. Możesz skorzystać ze stołu w moim domu, ale będę cię obserwował. No dobrze, dobrze. Aha. Spróbuj tylko coś ukraść. To cię uduszy. Pisaliście mi, żebym często sejwował, bo może wykrzaczyć, że dość niestabilny. Jeśli znalazłbyś gdzieś na wyspie klucz, to daj mi znać, dobrze? Prawdopodobnie to klucz od mojego kufra. Mam bardzo ważną receptę. Dobra. Dobrze wiedzieć. Będę się za nim rozglądał. Nagroda cię nie, o mnie. Pisaliście mi, że jest bardzo niestabilny. I może wykrzaczać po prostu, nie? Także żebym często sejwował, nie ma z tym problemu. Bo tak czy siak często sejwuję, także luz. Dobra, okej. Mam zrobić 3 kremy. Chyba mam tyle smoły. Dobra, zróbmy to. Nie ma problemu z tymi kremami. Zapiszmy sobie. O, co się tutaj będzie pultać? Dobra, czy tutaj już ktoś do mnie przybiegnie? Tak. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Dobra, tak się... Okej. Ja najpierw muszę tutaj z tego miejsca skorzystać. Dobra, rozumiem. Tam wpadnę, jak ten gościu będzie odpoczywał sobie i szybko zawinę, co się da. Tak. Tak. I tak, dobra. Nie ma problemu. A ile mamy punktów? Bo cholercze, trochę przerwy miałem i tak z ciekawości Arkanium się zająłem. 2 punkty, trochę nam brakuje do następnego poziomu. Okej. Nie jesteś wcale taki dobra, głupi, dobra, na wiem. Jakiego wyglądasz. O, jakie mamy staty na naszej broni, bo tak no na... No. Po dłuższej przerwie, no, mam prawo nie pamiętać paru rzeczy. Przygotowałem kilka kremów. Zanieś je Jawierowi. To jeden z moich niewolników. Okej. Nie pamiętam dokładnie, który to był, ale ogarniemy temat. O, patrzcie tutaj, parę rzeczy przegapiłem. O, już niepodobne do mnie. To był tutaj gościu. Nie, którą mam godzinę? 12. No czekajcie, tutaj nikogo nie ma? Aż dziwne. A, nie, tutaj się schował. Okej, nasz gagatek, dobra. Wybaczcie mi, jestem jeszcze świeży na tej wysepce. O. Co myślisz, Oksen? Tu wymagająca kobieta i potrafi być okrutna. Lepiej z nią nie zadzierać, bo wszystko odbije się na nas. Okej. A strażnicy? Nie czepiają się nas, da się z nimi wytrzymać. Dzięki, że pytasz. Luz. Mam tu kilka kremów na insekty. Rozdaj je niewolnikom. O, to świetnie. Masz tego więcej? Być może da się załatwić. Xen chce się najpierw przekonać co do skuteczności tych kremów. Ja wiem, że są w porządku. Sami używamy ich w dżungli, a tam jest jeszcze więcej owadów niż dokładnie na naszej wyspie. Wspaniale, zaraz je rozdam. Mam nadzieję, że wam pomogą. Dobra, nie, ja myślę, że się sprawdzą. Jak w trudniejszych warunkach bagiennych, dżunglowych się sprawdziły, no to tutaj się nie sprawdzą. Będzie zaczekać do jutra, aż niewolnicy przetestują kremę. Myślę, że tak, że przetestujemy kremę, chociaż kurde, jest młoda godzina jeszcze. A tutaj mamy niesprawdzone teren, czyli tą całą plantację. Może warto się tu właśnie troszkę rozejrzeć. Hej, ty! Tytus.
Nie, trenować nie chcę. Nie mam takiej potrzeby. Bagienne ziele. Co mamy tu? Dobra, chleb, łóżko. Aha, to jest po prostu takie kojo tutaj. Pod takimi liściami. Nawet spoko, nie? Spoko miejscówka. Nie wiem, czy tu zwierzyna po nocy nie zagląda, ale... Wygląda spoko, przyzwoicie. A co mamy tutaj? Tam jest jakaś wysepka. Może zapiszmy, bo właśnie się rozpędziłem. Taka... A zaraz może coś mnie tutaj... wyhamuje w postaci jakichś stworów albo innego ścierwa. Dobra. Zbieramy co się da. Trochę na plaży się pokręciłem tam, na której się rozbiliśmy. Znaczy rozbiliśmy. Zacumowaliśmy okręt. Wszelkie muszelki pozbierałem i tak dalej. Co tu porabiasz? Kim jesteś? Nigdy cię tu nie widziałem. Nazywam się Leo. Przybyłem tu trochę pomóc. Ta, troszkę. No dobrze. Dodatkowa para rąk na pewno się przyda. No to super. Jestem Sami. Czasem spędzam kilka dni na wyspie, zanim ruszę w morze. Okej. Jesteś niewolnikiem? Nie. Jestem rybakiem. Ale często łowię dla Kseni strażników. Czasem nawet dam jakąś rybę zbieraczom. To miło z twojej strony. A co z tobą? Chcesz rybę? A czemu nie? Sprzedam ci 3 za 30 sztuk złota. No rozumiem. Dobra. Albo niech będzie, no. Chętnie. Proszę. Niech będzie. Jestem ciekaw. Ale nie, standardowe ryby. Nic takiego nadzwyczajnego. Nic tu nie ma. Świetnie. Ostryga. No dobra. Co jest na tej drugiej wyspie? Trochę jaszczurów i ścierwojadów. Oprócz kamiennego kręgu nie ma tam chyba nic ciekawego. Od kilku dni przebywa tam też jakiś samotnik. Pomachał ręką, jak przepływałem obok. Dobiłem więc do brzegu i chwilę z nim pogadałem. Nikt groźny. Chyba jakiś pustelnik. Kupił ode mnie kilka ryb i wrócił na górę. Ciekawe. Trzeba będzie tam popłynąć, no. Natknąłeś się na morzu na jakichś piratów? Kilka razy widziałem jakieś łodzie, ale to było dawno temu. Podobno piraci napadli na dostawę Ksen. Jeśli naprawdę to byli oni, to wkrótce zaczną tu być częstszymi gośćmi. Czemu tak sądzisz? Chciwość nie zna granic. Jeśli zebrali palec, za chwilę zechcą zabrać całą rękę. Masz rację, masz rację. Mogę ci w czymś pomóc? Nie trzeba. Wszystko u mnie w porządku, żołnierzu. Czasem, tylko z nudów, przechadzam się po plaży i szukam muszli. Można w nich znaleźć ciekawe rzeczy, takie jak na przykład perły. Ale nigdy jeszcze nie znalazłem czarnej. Białe perły nawet łatwo znaleźć, ale czarne są bardzo rzadkie. Jeśli kiedyś znajdziesz czarną, to przyjdź z nią do mnie. Na pewno się jakoś dogadamy. Miałem jedną czarną, ale ją zużyłem, tylko nie pamiętam do czego. No ale tak, no to są rzadkie perły, bardzo rzadkie. No ale dobra, no będę pamiętał. Będę o tym pamiętał, możesz być o to spokojny. Co jest? Co tu porabiasz? Pale. Jeśli myślisz, że dam ci się zaciągnąć, to się grubo. Dobra, bez... Dobre macie tu łaski. Dobre, że aż... Może będziesz miał szczęście i ktoś odstąpi ci skręta. Mhm. Kim jesteś? Jestem Ash. Aha, no to sobie pogadaliśmy. Chyba trochę za dużo pali koleżka. No ale dobra. Nic tu konkretnego nie widzę. To jego chata, znaczy chata. To nie jest chyba jego chata, tylko jakaś szopa po prostu. O, dobra, muszelka, spoczko. Kolejna, może wydropi tą czarną perłę. Witam. Mhm. Pięknie.
Uzbieramy sobie co ma. To jest kolejny. Zapraszam. Elegancko, tam jest kolejny. Się tego pewnie nie ściągnę, nie ma szans, nie? Chociaż? Pięknie, dobra, to poczekamy teraz na misia. No, come on, come on. Dobra. Fajnie, kusza się spisuje. Warto było tam wydać trochę tych punktów. Dzień dobry. Dobranoc. I od razu dzień staje się piękniejszy. Koniec plaży? Czy gdzieś po tych skałach jeszcze możemy się wbić? Zaraz zobaczymy. Nie, chyba za dużo oczekuję, że będę gdzieś tam wskakiwał. Myślałem, że troszkę coś więcej tutaj ogarniemy tematów, no ale dobra. Tam można, pewnie jak coś przy tym najbliższym, cholera, jak to nazwać, podczas pływania jeszcze warto ten piasek sprawdzić, bo tam dalej to raczej nie ma sensu, ale tu jeszcze jakaś muszelka może zanurkować, może jakaś muszelka wpadnie. A my przy okazji tak na szybko, biała perła, skała, dobra. Nic tu nie ma. Okej, okay. Coś tam wpadło, ale bez szału. Nurkowanie, no to wiadomo, poza odcinkiem. Temat ogarnę. Aha! Dobra, nic nam to nie dało. Myślałem, że wiecie, że jakiś tam zakamarek, coś w tym stylu. Nie wiem, czy chcę... Nie! Tą wyspę może olejemy. Dzisiaj. Jeszcze mamy godzinę. Jeszcze te bagna sprawdzimy. No, no, tą wyspę na koniec. Nie ma co się na razie tam pieklić i cisnąć na siłę. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie? Dobra, także te rewiry są ogarnięte. No tam ziółek to pewnie jeszcze multum przegapie, nie? Więc musiałbym na spokojnie pochodzić. Ale ogarniemy to, niewolnik. Jest sens z nimi gadać? Raczej nie. Dobra, tam mamy nadzorcę. Tu mamy kolejnego niewolnika. Bagienne ziele. O, 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 czekajcie, co tu jest? Ostra pokrzywa. Strzała, strzała, esencja. No tu się opłacało wpaść, nie? W taki zakamarek. Dobra, bagienne ziele, spoko, spoko. Tutaj mamy jakiś posterunek, tak? Coś tutaj będzie? Nie, tam na dole chyba jest bagienne ziele. Ta, dobra. Kogo? O, tutaj mamy kogoś do gadki. Dobra, pogadajmy sobie. Hej. Jak praca? Bardzo żmudna. Siedzę tu sam i ciągle ubijam bagienne ziele. Aha. Wolałem już je zrywać. Przynajmniej okay. Można z kimś pogadać. A tak, tylko siedzę. Ubijam i ubijam. Jesteś nowym strażnikiem? Niezupełnie. Do czego jest wam potrzebne takie ubite ziele? A to już część większego procesu. Ubijam na miazgę przeciętnie 200 roślin dziennie. Muszę uważać, żeby utrzymać pracę w czystości. Do ziela nie może dostać się brud. Potem suszymy miazgę, dodajemy inne zioła i robimy z nich skręty do palenia. Dużo skrętów. Następnie ładujemy to ziele na łódkę, a łódka płynie do miasta. Oczywiście, my nie dostajemy za to ani monety. Musimy służyć Ksen do końca życia. Ale nie jest tu źle. Wyspa jest ładna, tylko komary dają popalić. Jest ich tu cała masa, nie wspominając o innych owadach. Lubisz owady? Ja w sumie zacząłem się nimi trochę interesować. Pracując na plantacji, naliczyłem już ich chyba ze 20 rodzajów. Zawodowiec. Jedne mają 4 nóżki, a inne nawet 12. Widywałem też takie z żądłami albo szczypca. A czasem nawet ryby widziałem w tym strumyku, co płynie przez plantację. Wiadomo, nie były jakieś duże, ale były. Często łowiłeś ryby? Ja zanim byłem skazańcem, często łowiłem. Powinni mnie to zrobić rybakiem, bo czemu nie? Znam się na rybach chyba jak nikt inny na plantacji. W sumie podsunąłeś mi dobry pomysł. Zapytam Ksen o wędkę, ale poczekam, aż będzie w lepszym nastroju. Tak, może tak. A próbowałeś łowić samymi rękami? Niestety nie. Miło się rozmawia, ale czas nas goni. No. Och tak.
Tak, oczywiście, strażniku. Nie, zaczekaj. Ty musisz być nowym żołnierzem z miasta. W takim razie jesteś żołnierzem, a nie strażnikiem. A to różnica. Oni mają inne pancerze. Zrobione są chyba ze skóry zębaczy. Swoją drogą zawsze się zastanawiałem, ile waży taki pancerz. Nosiłeś kiedyś pancerz strażnika? Nie. Wiem, że się śpieszysz, ale czym różni się pancerz strażnika od tego, który masz na sobie? Chodzi mi o materiały, jakich użyto do produkcji. Niestety nie wiem. Dobra. Hej! Miło się gadało, ale naprawdę muszę lecieć. Mam nadzieję, że ta maść wam pomoże, chłopaki, bo na pewno nie macie lekko. Tu jest kolejny, dobra. Tu widzę jakiegoś strażnika, więc myślę, że też może warto zagadać. A nie, to jest po prostu strażnik, dobra. Rudy, a z daleka myślałem, że miał opaskę, nie? Okej. Tam mamy już dzikie zwierzęta. Dobra, tu mamy też niewolnika. O, tu kogoś mamy. A, ale z nim nie ma żadnej gadki. Strażnik, dobra, niewolnik. Tutaj sobie zapewne śpią chłopaki. Okej. O, tutaj też mamy kogoś do gadki, ewentualnej. Co słychać? Ludzie mówią, że spadły przychody z plantacji. To dlatego cię tu przysłali? Dokładnie. Moim zadaniem jest to naprostować. Z tego, co zauważyłem, nie jest to tylko i wyłącznie wasza wina. Już myślałem, że cała wina spadnie na nas. Harujemy cały dzień w pocie czoła, odganiając się od komarów. Dopiero pod wieczór, gdy skończymy pracę, możemy trochę odpocząć. I tak dzień w dzień. Mogę ci w czymś pomóc? Jasne. Moje plecy ledwo już dają radę. Długo tak nie pociągnę. Gdybym dostał chociaż jeden dzień przy lżejszej pracy, to zregenerowałbym swoje siły. Jak ci w ogóle na imię? Nazywam się Ardarik. Jest jeszcze Taigo, Javier, Abbas i inni. Być może Taigo zamieniłby się ze mną na jeden dzień. To ten niewolnik przy ubijaczce. Woleliśmy, żeby siedział tam sam, byle z daleka od nas. Dlaczego? Coś takiego. Sam się dowiesz, gdy tylko z nim pogadasz. Wiem, o co chodzi. Dobrze, wiem. Zobaczę, co da się zrobić. Naprawdę? Dobra. Dzięki, stary. To znaczy, przepraszam. Dziękuję za pomoc, panie. Luzik, mordo, wyluzuj. Jeszcze nie tak dawno byłem w takiej samej pozycji jak ty. Także luzik. Dobra, możemy nawet spróbować to teraz zrobić. Mam wrażenie, jakby chciał ze mną pogadać, nie? Tak przez chwilę. Chodźmy do ubijaczki, zobaczymy, na ile będzie chętny. Raczej powinien się zgodzić, chyba że nas zanudzi na śmierć. Hej, ty! Zobaczymy. Zamień się z Ardarikiem na jakiś czas. Czy to Ksen tak kazała? Ja tak mówię. Ardarik potrzebuje nieco capnąć przy lżejszej pracy. A co jeśli nie wyrobi dziennej normy? Odpowiedzialność spadnie na mnie. Wiesz, jak ona potrafi się wydzierać? Kiedyś kazała zakopać jednego zbieracza za nieposłuszeństwo, żeby wystawała mu tylko głowa. Co to był za dzień? Już ci opowiadam. To było kilka miesięcy temu. Okej. Pamiętam to jak dziś. Zaraz wracam. Dobra, mamy malutki problem. A może trzeba pójść do Dokseny, albo tutaj, do tego dowódcy plantacji, bo hej. No jest pewna komplikacja. Twój kolega przy ubijaczce obawia się, że nie wyrobisz dziennej normy. Tak. Bez problemu dam sobie radę. Już wcześniej ubijałem zioło jak każdy z nas. W porządku, więc chodź. Przejmiesz jego zadanie. Wielkie dzięki za pomoc. Oddam zebrane ziele Taigo i biorę się za robotę. Okej, okay. Mam nadzieję, że nikt nie będzie mnie opieprzał, bo trochę chyba samowolkę robimy. Chociaż mamy... Ojej, jak tu światło ładnie pada. Przecież jesteśmy protektorem, hej, więc no coś już tam możemy chyba, nie? Ardarik cię zmieni na jakiś czas. Jeśli będzie jakiś problem, to daj znać. No co ty? A jeśli... Muszę lecieć. Hej, zaczekaj. Twój pancerz ma podwinięty rękaw. Powinien być ułożony. Na razie. Dobra. I chyba zadanie wykonane. Okej. Dostał lżejszą pracę, także zajebiście. Hej, ty! Nie ma tutaj żadnej gadki. Dobra, myślę, że tak, przekimamy się. Chociaż jeszcze można byłoby sprawdzić
Tutaj ten obszar. A kretoszczury tutaj są. Okej. Ale jak wejdziemy sobie tutaj wyżej, to co? Plaża, tak? Aha. Nic takiego podejrzanego tutaj nie widać. Zastanawiam się nad tym kluczem, nie? Nie mam za bardzo punktu zaczepienia, gdzie on może być. Może z czasem fabuła nam jakoś pokaże, bo może któryś z niewolników go rąbnął, nie? Elo? Panie kretoszczurze? O, zębate ziele, zajebiście. Aha, dobra, czekaj, bo ja nie chcę tam sobie na dół spaść. Nie uśmiecha mi się to. Oczywiście, że musiał dziabnąć. Coś na dole. Aha! Na dole coś tam jest. Dobra. A, i tu mamy zejście. Ognista pokrzywa. Okej. Dobra, szczury zapiszmy sobie. Zapraszam. Tak jest. Dobranoc. Czy coś tutaj więcej? Niekoniecznie. To była jakaś jaskinia, czy mi się wydawało? Nie no, bagienne ziele jest i tyle. Dobra, panie krwiopijca, nie bądź pan taki do przodu. O Jezus, oczywiście. Musiała mi zrobić kuku. Musiała. Dobra, i to by było w zasadzie na tyle. Oczyściłem te bagniste tereny z wszelakiej zarazy. I nic tutaj więcej nie widzę podejrzanego. A, przepraszam, jeszcze jakiś szczur został. Mój błąd. Nie, idziemy się przekimać. I po prostu wpadniemy do... spytać się, jak tam te ziółka, czy działają, czy nie. No... dobra, czyli ta wyspa jest naprawdę malutka. Ale okej, no to ma być plantacja w sumie, bo... spoko, nie? Czekajcie, jedna rzecz nie daje mi spokoju. Nie przepłyniemy tutaj nigdzie? Nie, moment. Trochę dziwne, że tak się unosimy w powietrzu jakby, nie? Może gdzieś ten strumyk prowadzi. To przekonamy się później. Najpierw chodźmy tak, do rana poprosimy. Zobaczymy jeszcze, jaka będzie reakcja. Do rana pewnie, na spokojnie. Cicho tam, no. O Jezu, paskudna pogoda się taka trafiła. O, shit. Hej, dobra. Te są niesamowite. O. Nikt nie został wczoraj ukąszony. To super. To dobrze. Mówiłem, że są sprawdzone. Mhm. Potrzebujesz pomocy z czymś jeszcze? Gdyby tylko strażnicy podchodzili do nas i pytali, czy mogą nam przyjść pomóc. Życie byłoby lepsze. Słyszałeś o zatonięciu towaru, jakie płynęły na Luzon? No coś tam słyszałem. Słyszałem o piratach, którzy zaatakowali łódź z zaopatrzeniem. Mhm. Tak, właśnie o to mi chodzi. Wczoraj miałem chwilę wolnego czasu, więc przeszedłem się na plażę, zauważyłem kilka rzeczy pływających przy brzegu. Była tam też nawet jakaś beczka. Pamiętam, jak kiedyś Ksen dawał każdemu skazańcowi po kufru piwa dziennie. Taki jeden kufer piwa na głowę znacznie polepszyłby nam wszystkim humor. Jaką masz pewność, że beczka, która tam pływa, to beczka piwa? Żadnej, ale warto sprawdzić. Taka okazja nie może się zmarnować. Oczywiście Ksen musi się zgodzić. Nie mogę po prostu zabrać tej beczki. Mógłbyś się za nią rozejrzeć na plaży? W sumie mogę się za nią rozejrzeć. Która to plaża? Ta, z której sam tu przybyłeś. A, okej. Przecież nie ma tu silnych morskich prądów, to wiatr mógł ją zepchnąć w kąt morza. Oby jeszcze była przy brzegu. No dobra. Tak, specyfik zadziałał. Pójdę pogadać z Ksen. Dobra, beczka piwa. Tylko jest tak pogoda paskudna, stary, że... ja nie wiem, czy ja coś w taką pogodę znajdę, cholera. Ale spróbujmy, nie? Aha, tylko nie mogę, cholera, z tą pochodnią szybko biegać. Kurczaki. Wiecie, fajnie byłoby, jakby nam ta beczka wpadła w łapki.
zapiszmy sobie. Hej! Pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłem te efekty deszczu, nie? Na tym goticzku. I byłem naprawdę pod sporym wrażeniem. Ale beczki nie widzę, więc ten deszcz na dłuższą metę będzie bardziej mnie wkurzał. Okej. Ja przez chwilę myślałem, że tutaj jakaś jaskinia jest, nie? Pokaż. Może Anusz? Anusz, coś się fajnego trafi? Miodowy tytoń. No dobra, niech sobie będzie. Miodowy tytoń. No nie widzę tej beczki. Dobra, myślę, że tu sobie zakończymy odcinek, no. Także wpadajcie do opisu pod filmem. No wymyślimy jakąś robotę. Coś tam się trafi. Także na dzisiaj to by było na tyle. Wpadajcie do opisu pod filmem. Trzymajcie się i na razie.